Powiedzcie kiedy. Zapraszamy Państwa dzisiaj w świat literatury, literatury niemieckiej pierwszej połowy XX wieku. I zapraszamy do wysłuchania opowieści o tajemnicach noblisty, który napisał zachwycające powieści. Do dziś do nich wracamy, a życie prywatne miał skomplikowane i niełatwe. I o nim więcej teraz chcemy opowiedzieć w suplemencie. Razem ze mną Uszla Pawlik, tłumacz i krytyk literatury. Dzień dobry, Pani Uszla. Dzień dobry, witam Panią Redaktor, witam Państwa. Ten człowiek to Tomasz Mann. Tomasz Mann Pan, o którym w pierwszej części opowiadałyśmy, jaka była historia jego rodziny i jego dzieciństwa skąd pochodził, kim byli jego rodzice, jakie miał rodzeństwo. Przypomnijmy, że jego starszy brat Henryk także z powodzeniem zajmował się literaturą. Zatrzymałyśmy się w momencie, kiedy Tomasz założył własną rodzinę w 1905 roku. Ożenił się z piękną Katią, córką profesora, znakomicie wykształconą. No Bardzo i bogatą. Też, no ale przypomnijmy, że Tomasz też nie pochodził z ubogiej rodziny. No i tak zaczęła się ich wspólna historia, również niełatwa. E, tak, historia ze strony ze strony Katy, małżeństwa z rozsądku, a ze strony Mana ze strachu i z rozsądku, Trochę też z rozsądku ponieważ prawda? on się bał, że jeżeli zostanie kawalerem, to w którymś momencie podda się całkowicie swoim homoseksualnym skłonnościom. Ja a I prawda? że wyjdą na jaw te jego no nie tylko fantazje, ale i romanse, które w owym czasie, podobnie jak dzisiaj, nie są najmilej postrzegane. Katia, Bał się i, o... tak, Katia i Tomasz doczekali się kilkorga dzieci. Tak, doczekali się szóstki dzieci, o co Tomasz obwiniał Katię. On chciał jednego potomka, no, Góra, dwójkę, trzecia ciąża to już były ogromne fochy ze strony Mana. Przy czwartej jak się rodziło czwarte dziecko to napisał do jednego ze swoich przyjaciół ja to tak podam w takim dość dowolnym tłumaczeniu że gdyby przyszło kolejne to wolałby się zabić no ale przyszło kolejne bo przy... ale w sumie przyszło mieli piąte dzieci. i szóste trzy dziewczynki trzech y, chłopców stworzył y, rodzinę czy też stworzył dom na wzór ojca. Dzieci miały chodzić na paluszkach. Czyli swojego domu, na wzór swojego domu, w on się domu. wychował. Dzieci miały chodzić na paluszkach, dzieci miały się zachowywać cicho, trzymać z daleka od jego Świątyni, czyli od jego gabinetu. I było to bardziej wychowanie, bardziej tresura niż wychowanie. Zresztą każde dziecko wyniosło z tego domu jakąś i jak traumę. Potem twierdziło jakąś traumę. Trauma była do tego stopnia wielka, że najstarszy syn popełnił samobójstwo. Wcześniej to było poprzedzone takimi, takimi ciągami, Alkoholowymi, ciągiem narkotykowym, z którego nie wychodził, i w końcu któregoś dnia przedawkował z ojcem. Miał bardzo napięte stosunki. W pewnym momencie te stosunki zostały zerwane. No, powodem był serdeczny Przyjaciel, syna, który bardzo podobał się Ojcu. starszemu Manowi. To zresztą nie jedyne samobójstwo w rodzinie Manów. Nie nad tą rodziną krążyła klątwa. Tak jak najstarszy syn popełnił samobójstwo jeszcze za życia ojca, i ojciec był na tyle zajęty odczytami, że ich nie przerwał i nie pojechał na pogrzeb do Francji swojej pociechy, tak najmłodszy syn również popełnił yy, samobójstwo, samobójstwo, ale ojciec już, nie żył. ojciec już wtedy nie żył, ale w ciekawym momencie to się yy, zdarza, on pracuje wspólnie z matką nad pamiętnikami ojca, poznaje te pamiętniki ojca i popełnia, ojca samobójstwo. I popełnia yy, samobójstwo. Do pamiętników jeszcze dotrzemy, ale no przypomnijmy również, że to w rodzinie Tomasza Amana, którą on założył, ale jego rodzeństwo to, to także też, popełniło samobójstwo. Tak, obie siostry nie potrafiły sobie poradzić w życiu, nie potrafiły się odnaleźć po tym toksycznym domu, po tej toksycznej rodzinie, no i obie niestety zakończyły życie śmiercią samobójczą, śmierć jednej z nich bardzo dotknęła Tomasa. Co do pozostałych co do pozostałej czwórki dzieci, dwójka dwie córki całkowicie się od niego, od Monika, która zamieszkała w Europie na Capri, Manowie wtedy mieszkali w Stanach Zjednoczonych i nie chciała widzieć ojca, nie chciała nawet utrzymywać listownego kontaktu z rodziną. No i kolejna córka Elizabeth również z dużym dystansem podchodziła i Zawsze mówiła, że wizyty w przepięknym domu, w przepięknej willi Manów w Kalifornii były dla niej koszmarem. Katia, czyli żona Tomasza też poświęciła wiele dla tego związku. Tak, żyła w cieniu Mana. W swoich wspomnieniach skarżyła się, że przestała być katią Man, a była żoną Tomasa Mana. Ona wychodząc za mąż, gdzie man zabiegał o nią bardzo Intensywnie przez rok wymusiła na nim obietnicę, że pozwoli jej żyć swoim życiem, a jej życie to były wtedy studia. Studia te przerwała, bo bardzo szybko zaszła w ciążę z najstarszym synem, z Erykiem, tym, który popełnił samobójstwo. Potem przyszła. Kolejny, przepraszam, synem Klausem, który popełnił samobójstwo. samobójstwo. Potem przyszła córka Erika, córka o bardzo barwnym charakterze i o bardzo barwnym życiorysie. Zresztą jej postać była w oparciu o jej historię, jej postać i stworzoną przez nią kabaret polityczny, młynek do pieprzu w Berlinie powstał słynny. Film, kabaret. I y, y, główną postać, którą odgrywa Liza Minelli, to jest jej pra wzorem czy pierwowzorem właśnie y, Erika. No i Katia miała tych szóstkę niepokornych dzieci, gdzie czwórka o cztery ciąże. Bardzo się gniewał na nią delikatnie rzecz mówiąc. Mąż. Mąż Thomas Mann nigdy nie wróciła na studia. Zdegradował ją tak praktycznie do pozycji pani domu, ale pani domu, która w tym domu bardzo błyszczało, bo Katia była duszą towarzystwa. Katia była tą dowcipną, tą skrzącą się elokwencją i tą mądrą inteligencją. Tą konwersacją, kobietą, która zabawiała gości, a Tomas był mrukiem całkowicie skoncentrowanym na sobie. Siąść z nim do stołu było intelektualną przyjemnością, ale jego rozmowy ograniczały się do literatury, do muzyki, a przede wszystkim do samego mana. Przy czym Katia. Potrafiła zrobić z tego nie tylko prawdziwy literacko-muzyczny salon, ale również skrzącym się dowcipem przygodę poniekąd towarzyską. Katia prowadziła dom, błyszczała w salonie, no ale Tomasz Mann pisał powieści, pisał książki, znakomite, no bo jego pierwsze próby literackie to były drobne opowiadania, ale jak już wspominałyśmy w pierwszej części naszej rozmowy, w 1901 roku wydał powieść Brokowie, sagę rodzinną, która no, przyniosła mu już sławę. Potem wydawał kolejne powieści Sławna śmierć w Wenecji w 24 roku Czarodziejską górę do dziś właściwie wszyscy chyba znają ten tytuł nawet jeżeli nie znają innych książek Tomasza Manna W 29 roku otrzymał literacką nagrodę Nobla a po drodze podobno w 27 roku był w Polsce w Warszawie na zaproszenie PEN klubu tak, był w Polsce, była to jedna, jedyna wizyta Mana w Polsce, wspomina o tym w pamiętnikach, tak w zasadzie prześlizguje się nad tym tematem. Jest przyjmowany jako wielki man z wielką czołobitnością. Natomiast ja bym chciała wrócić do tej nagrody Nobla, którą miał w 29 Czyli roku. roku. Czyli po pobycie w Polsce, już. Po, To już po tak. pobycie w Polsce. Ale I tę nagrodę tak. przyjął jako coś samo przez się zrozumiałego i skomentował, że ona mu się już dawno należała, no, bo faktem, był kandydatem tak, już w tak, 27, tak. w tym czasie, jak przebywał w Polsce. I tak tak naprawdę jego nazwisko Pojawiało na tej loterii tam, tak. noblistów pojawiło się już w 24 roku. To dziwi w roku. mu się pani? Że uważał, że to mu się należało. Tak, skoro... nale... Jemu się zresztą wszystko, <gry> skoro to jego należało. pojawiało się należało. Jemu wcześniej. się wszystko należało. To był właśnie ten rodzaj człowieka, który działał na zasadzie: oto jestem, co teraz będziecie dla mnie robić. Zdążymy może jeszcze powiedzieć, pani Uszło, o jego emigracji, ponieważ kiedy Hitler doszedł do władzy, to pochodzący z Lubeki, Tomasz Mann postanowił wyjechać, zmienił także obywatelstwo. Jeżeli chodzi o Hitlera, to tutaj Mann bardzo szybko rozpoznał niebezpieczeństwo, które Możemy niesie tak. ze sobą ten człowiek. O ile był entuzjastą pierwszej wojny światowej i uważał, że Niemcy powinny do tej wojny przystąpić, choćby po to, żeby dać nauczkę Rosjanom, to Hitlera. Przyjął ze strachem, niemniej bardzo długo Hitlera nie potępiał. Ale wyjechał. Wyjechał i nie chciał tam wracać. No i gdzie mieszkał? Zostawił całą swoją rodzinę. Natomiast zamieszkał w Szwajcarii i całkiem wygodnie mu się żyło, bo był już wtedy uznanym pisarzem, którego wydawano za granicą tantiemy w dolarach płynęły jednak i tutaj czarna plama moim zdaniem wielka na honorze, jego teściowie zostali w Niemczech, w tych faszystowskich Niemczech. I Tomas nic nie zrobił, by ich stamtąd wyciągnąć. A wystarczyło położyć sporo gotówki na stół. Bo I by wtedy... się udało. I by się udało. No, ale obywatelstwo zmienił, zmienił na czeskie. na czeskie, na skute... ale to stało się dużo później, bo Niemcy pozbawili go obywatelstwa niemieckiego. Wtedy najbliższe było mu obywatelstwo czeskie. To był splot różnych okoliczności, o których nie będziemy tutaj y, mówić. No i tak Man z Niemca został y, Czechem, później Amerykaninem. No i na zakończenie naszej opowieści wróćmy jeszcze do pamiętników, których istnienie już pani sygnalizowała przy okazji opowieści o drugim synu. Manów, który popełnił samobójstwo już po śmierci ojca, ponieważ Tomasz Mann zastrzegł sobie, że te pamiętniki nie mogą być wydane wcześniej niż 20 lat po jego śmierci. Żona um, spełniła um, te jego oczekiwania, um, ponieważ zredagowała te pamiętniki wspólnie właśnie ze swoimi dziećmi, kiedy sama miała już 90 lat, czyli to było ponad 20 lat po śmierci Tomasza tak, Manna. Tak, ponad 20 lat po śmierci y, Mana. sztą jak ona szczęśliwa była w cudzysłowie w tym małżeństwie, świadczy jedno jej zdanie: dożywocie to tylko 25 lat. Ja miałam 50. No i to właśnie... małżeństwo trwało 50 lat i po 20 latach od śmierci Mana, ona zajęła się tą spuścizną, sama nie dała rady, robiła to z pomocą swoich trójki dzieci i skończyło się to wydaniem tychże pamiętników i, w dru i przypuszczalnie, bo tego. Tak do końca nie wiemy śmiercią samobójczą jego drugiego najmłodszego syna, tak. syna Michaela. Taka to historia życia w dużym skrócie Tomasza Manna, ale więcej mogą Państwo przeczytać w książce, którą Państwu chcemy polecić przy okazji tej opowieści. Cudownie napisana biografia Czarodziej o Tomasie Manie, opowiadająca jego praktyczne całe życie od. Młodzieńczych lat w libece, poprzez staranie się o rękę Kati, perypetie z dziećmi, których długi nieustająco płacił, chociaż nie był wylewnym ojcem, duchowe rozterki, no i genezę, jak doszło do napisania jego największych dzieł. Tutaj Państwo dowiecie się, co spowodowało, że wziął się za czarodziejską górę. górę. I, jak I długo dlaczego pisanie tej książki zajęło mu 11 lat? Cudowna biografia tak w zasadzie silnej kobiety na plecach której man wiosłu bardzo bardzo wygodne, Ale zdolny, egoistyczne zdolny życie. Zdolny man, niezaprzeczalnie genialny man. Czarodziej to tytuł tej książki, drodzy Państwo, i to także koniec naszej opowieści o Tomaszu Manie. Tyle, ile zdążyłyśmy Państwu przybliżyć. zdążyłyśmy niewiele, Niewiele, ale więcej jest w książce. Urszula Pawlik była moimi Państwa gościem. Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu. Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu. Agnieszka Strzemińska, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejne spotkania z tajemnicami historii w Radiu Katowica.